Erasmus Plus to współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Udział w nim biorą Włochy, Polska i Łotwa. To program, w ramach którego odbywa się szereg przedsięwzięć organizowanych po stronie polskiej przez Szkołę Podstawową nr 10. Tematem przewodnim projektu są niepowodzenia edukacyjne. Dla szkół Erasmus Plus oznacza przede wszystkim współpracę międzynarodową. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki takim programom możemy zaobserwować, jak wygląda praca nauczycieli w innych szkołach, w innych państwach. Możemy porównać to, czy w naszej szkole dzieje się dobrze, czy dzieje się źle. I szczerze mówiąc, daje nam to zupełnie inną perspektywę i chyba docenienie tego, co mamy również u siebie. To un anno fa e finirà nel 2018, giugno del 2018. Tematem naszego projektu jest edukacja włączająca, która jest priorytetem nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Staramy się wypracować dobre praktyki do pokonywania niepowodzeń uczniowskich, niepowodzeń edukacyjnych. Mamy nadzieję, że zdobędziemy takie doświadczenia tutaj i będziemy mogli się nimi wymienić i zastosować je w naszym kraju, w naszej szkole. Riutilizzare nelle nostre scuole. Perché tutto questo poi possa aiutare i nostri bambini. Powiedziałabym, że nie odbiegamy praktycznie pod żadnym względem od krajów partnerskich z naszego projektu. Szkoła włoska, bardzo malutka szkółka, więc kompletnie inna perspektywa. 200 uczniów uczących się w szkole, otwarte klasy, nie ma przerw, dzieci spędzają czas normowany przez nauczyciela. Coś, co w naszej szkole przy 644 uczniach jest raczej niemożliwe. Szkoła łotewska, fantastyczna, przepiękny budynek. Budynek imponujący, w każdej klasie sprzęt multimedialny. Koordynatorzy projektów z Włoch i Litwy wzięli udział w uroczystości pasowania, która odbyła się w szkole podstawowej nr 10. Prawa, ceremoniał szkoły z pocztem sztandarowym, z hymnem, to występy później artystyczne, to wzbudziło duże zainteresowanie, zwłaszcza u Włochów, dlatego że Włosi są reprezentantami małej szkoły. To jest szkoła licząca chyba około setki uczniów w porównaniu z kolosem, jakim jest szkoła nr 10. Widzą, jakie inne metody pracy można zastosować. Pokazaliśmy szereg zajęć w edukacji wczesnoszkolnej, w nauczaniu przedmiotowym, właśnie pokazujących, jak nauczyciel pracuje z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami i z dziećmi niepełnosprawnymi. Rozmawiano również o tym, na co należy położyć większy nacisk, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi z trudnościami. W zasadzie wielokrotnie zderzamy się z sytuacją, że rodzice nie chcą posyłać dziecko na dodatkowe zajęcia wyrównawcze, mają problem z tym, żeby przyznać, że dziecko ma jakiekolwiek deficyty. W szkole łotewskiej nie ma takiej sytuacji, że rodzic może odmówić współpracy z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak poradnia psychologiczna choćby nawet. Tam jest to z góry narzucone. Jest to absolutnie fantastyczna sprawa, ponieważ nie ma sytuacji, w której rodzic odmawia udzielenia takiej pomocy dziecku. To jest niestety, tak jak mówię, coś, co w polskich szkołach się zdarza. Czyli my nawet nie wiemy, co dziecku jest, ponieważ rodzic nie chce go posłać na badania, na terapię psychologiczną, do poradni psychologicznej. W ramach projektu Erasmus Plus odbyło się także seminarium dla przedstawicieli lokalnych szkół podstawowych.